Masz do zamontowania kolejny klimatyzator, a jednostka zewnętrzna musi wisieć na ścianie? Mamy na to super rozwiązanie. Włoski wspornik marki RODIGAS. W skład wspornika wchodzą belka montażowa. Jest to świetne rozwiązanie, ponieważ montujemy tylko belkę na ścianie. Wystarczy, że ją sobie wypoziomujemy i łapy od wspornika montujemy na tej belce. Nie ma tutaj ryzyka, że łapy nam się nie będą zgadzały, będą gdzieś krzywo na ścianie zamontowane, braknie nam odstępu do klimatyzatora. Po prostu montujemy belkę. W skład zestawu wchodzą również śruby montażowe, kołki, śruby do skręcenia łap, poziomica do belki, cały zestaw do przykręcenia klimatyzatora do wspornika i takie tak zwane dystanse do ściany, aby wspornik nam się nie obijał o ścianę. Montuje się go w bardzo łatwy sposób. Po zamontowaniu belki możemy do tego użyć poziomicy, która jest w zestawie. Poziomujemy sobie belkę na ścianie. Następnie skręcamy ze sobą te elementy za pomocą śruby, która jest oczywiście dołączona do zestawu. Następnie mamy specjalne śrubki, które nam zblokują stopę, ponieważ w tym momencie ona się jeszcze składa. Należy ją unieruchomić. Po skręceniu łap montażowych, ich montaż na belce wygląda następująco. Wsuwamy najpierw jedną łapę, następnie drugą. Możemy również wykorzystać z zestawu dwa dystanse, tak jak wspominałem, przykręcić je tutaj. Wyregulować na odpowiednią głębokość, tak aby tutaj wspornik nam nie uderzał o ścianę. Ustawiamy szerokość, jaka jest nam niezbędna i możemy śmiało ustawić klimatyzator i przykręcić go za pomocą śrub i podkładek antywibracyjnych, które są oczywiście dołączone do zestawu. Nośność takiego wspornika to jest 140 kg, czyli praktycznie wszystkie klimatyzatory typu Split, które są dostępne na rynku, możemy na nim powiesić. Wspornik zaprezentowany w materiale jest bardzo łatwy oraz szybki w montażu. Można go kupić w naszym sklepie internetowym coolmarket.pl.